Cześć, witam bardzo serdecznie. Tu Magda. Jak zauważyliście w poprzednim filmie, zmieniłam troszeczkę serię i poprzedni film zaczął właściwie nową serię, w której będę Wam przybliżać moje sposoby na utrzymywanie zdrowia, co wprowadzam do diety czy też stylu życia. Zaczęłam od tego, dlaczego warto spożywać awokado. A dziś, jak tutaj widzicie, popijam sobie herbatkę w ten zimowy i zimny dzień. I chciałabym Wam troszeczkę przybliżyć sprawę kawy czy herbaty. Jeśli prześledzimy nagłówki artykułów na temat kawy, co roku się to zmienia. Jednego roku kawa jest dla nas dobra, innego zaś nie. A w kolejnym roku znowu jest dla nas dobra. Można właściwie oszaleć i nie wiadomo w co wierzyć. Wielu dietetyków, jak i trenerów, odradza spożywanie napojów z kofeiną, gdyż ma ona złą opinię w środowisku związanym z fitnessem i zdrowiem. Tymczasem substancja ta zwiększa termogenezę i lipolizę. Dlatego też wiele osób stosuje jej stymulujące właściwości przed treningiem. Kawa dostarcza mnóstwo antyoksydantów, a badania również dowodzą, że może obniżać ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2. Oczywiście kofeina nie jest substancją zupełnie nieszkodliwą, gdyż podnosi tętno i ciśnienie krwi. Jej duże ilości mogą drastycznie wpłynąć na poziom cukru i insuliny w krwiobiegu. A kawa wypita późnym wieczorem zdecydowanie wywołuje bezsenność. Ja bym powiedziała nawet, że już ta popołudniowa kawa może wpłynąć na zaburzenia snu. Teraz jedne osoby są bardziej wrażliwe na kawę niż inne. Wobec czego nie można jednoznacznie krytykować kawy bez odniesienia się do okoliczności, jak i dawki. To nie właściwie kawa jest problemem, lecz nadużywanie stymulantów, w tym kofeiny. Kolejną ważną rzeczą jest to, że zdecydowanie lepiej jest pić kawę czarną niż na przykład frappuccino ze Starbucksa. Oczywiście frappuccino zdecydowanie wpłynie dobrze na Twoje kubki smakowe, ale cała ilość dodatków i cukru do tego frappuccino, czy jakichś takich wymyślnych kaw, one niestety wpływają negatywnie na zdrowie. Jeśli chodzi o kaloryczność, to jest ogromna tych wszystkich właśnie cappuccino, jak również frappuccino, także czarna kawa zdecydowanie tak, a wszystkie te słodkie napoje kawowe powinny, jeśli już ktoś chce je pić, powinny być pite no bardzo rzadko, tylko raz na jakiś czas. Teraz troszeczkę o herbacie. Gorzka herbata wpływa korzystnie na redukcję tłuszczu. Oczywiście należy wykluczyć słodkie napoje o tym smaku. Popularna marka butelkowej herbaty znalazła się na liście w Ameryce 20 najgorszych napojów. 0,7 litra zawiera aż 60 gramów cukru i około 240 kalorii. Jeśli chodzi o herbaty, to spory na temat najlepszego gatunku trwają. Wiele herbat zawiera związki bioaktywne, takie jak polifenole, karotenoidy, jak również flawonoidy. Ponieważ żaden rodzaj nie dostarcza kalorii, wybierz tą herbatę, która Ci najbardziej odpowiada w smaku. Trzeba też pamiętać, że herbaty o różnych smakach zawierają wiele sztucznych dodatków, także najlepiej wybierać te, które są naturalne. Ja osobiście, moją ulubioną herbatą jest yerba mate, którą piję z rana. Dodaje ona również takiej energii, a nie muszę wtedy pić kawy, także zdecydowanie lubię yerbę mate, jak również herbatę zieloną. One są podobne dość w smaku, nie każdemu ten smak pasuje. Ja zawsze proponowałam dodawać cytryny do herbaty, oczywiście po wyciągnięciu już torebki. Ja również uwielbiam herbaty miętowe. Lubię też herbatę Earl Grey i szałwie. Właściwie jeśli chodzi o herbaty, to spróbowałabym praktycznie każdej. A Ty, jaką herbatę czy kawę lubisz i pijesz? Daj znać koniecznie w komentarzu
pod filmem. Ja również na sam koniec chciałabym polecić błonnik Plim Vitalny, który jest cudowny dla jelit i pozbywania się toksyn z naszego organizmu. Więcej informacji kliknij tutaj lub link pod filmem. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia w kolejnym filmie.